cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Obliż objętość roztworu o stężeniu 0,05 mola na decymetr sześcienny, który zawiera. I podpunkt A. Mamy tutaj ilość moli. Stężenie będzie oczywiście tutaj do każdego zadania wynosi one 0,05. Ja wiem, że Wy to widzicie, tylko chodzi mi, żeby tutaj było to oznaczenie, bo będziemy mieć tutaj wzór. To jest NK na V, ale mamy obliczyć objętość, czyli to. Przekształcamy wzór i V to jest N na CM. Dobra, no to jedziemy. V 0,01 na 0,05. Tutaj mamy mol. Tutaj mamy mol na decymetr sześcienny. Mole nam się oczywiście skracają. Przecinek przesuwamy o dwa miejsca w prawo i wychodzi nam tutaj 1/5. Jak sobie to wklepiecie w kalkulator, chyba że wiecie od razu na ułamek dziesiętny, że to 0,2, a jak nie, no to na kalkulatorze 1 dzielone na 5. I wyjdzie Wam oczywiście to samo. No i to jest w sumie tyle, ile trzeba wiedzieć w tym zadaniu. Tutaj będziemy mieć 0,002. Tutaj to dzielimy. Przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo. Tu i tu. I znowu wklepujemy to sobie w kalkulator i otrzymujemy 0,04 na decymetr sześcienny. C. Dzielimy. I D. Znowu na kalkulator dzielimy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie suba i no i już. Thank you.